Chcesz po prostu spędzić z tą osobą, wiesz, przytulić się do niej i spędzić ten czas, a nie możesz, wiesz, zaraz się opłaczę. Już bym chciała, mówisz, sprzedać siarczystego liścia. Bardzo długo już funkcjonujesz w showbiznesie, tak jak, nie wiem, twoja mama liczyła, powiedzmy, te 20 lat i na pewno spotykasz się z tym, że o wielu osobach, które są homoseksualne, biseksualne, wiadomo, w środowisku dużo się o tym mówi, one się nie outują. To jest taki problem, który też w moim programie bardzo często wraca, no bo zastanawiamy się, dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie nie chcą przyznać się do tego, kim są? Nie chcą, a mimo to pazerni na atencję tego środowiska homoseksualnego i cieszący się ich wsparciem cały czas jakby nakręcają tą całą machinę bycia tym, który ich wspiera. A mogłoby być jeszcze bardziej, gdyby po prostu byli sobą i pokazali się od tej strony bycia autentyczną, wiesz, wiarygodną osobą w mediach. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale szczerze mówiąc, bardzo mnie to ciekawi, a czasami wręcz drażni, bo ja nie lubię takiego zakłamania i hipokryzji. A może zróbmy taką listę, top 10, gdzie wszyscy wiemy, że są gejami, a oni w ogóle o tym nie mówią. No słuchaj, w kuluarach takie listy krążą, ale niestety to by się skończyło pozwami, myślę. No ale to są nasze domniemania. To są nasze domniemania. Przecież my nie mówimy tak, na pewno, wiesz. Co, ja już miałem taką jedną sytuację, kiedy zasugerowałem, pisząc, że widziałem tę osobę w klubie gejowskim i po prostu jakby poziom kontrowersji, kłótni na ten temat, też wewnątrz naszego środowiska, które nie chce, żeby ludzi, wiesz, outować wbrew ich woli, co jest kompletnie zrozumiałe, był ogromny. No dobra, ale dlaczego tak nie robią? Dlaczego się nawet nie afiszują, tylko dlaczego po prostu, wiesz, no... Udają, że mają dziewczyny. Tak. Przecież to jest 10 razy bardziej męczące. To jest takie, ja bym nie wytrzymała. No zobacz, całe życie musisz wikłać pajęczynę kłamstw i się sam w nią plączesz. To jest strasznie męczące. Niż po prostu powiedzieć, tak, mam faceta, Grzesiek, pomagaj tutaj do kamery. I jedziemy do Chorwacji. No, koniec. Wiesz, to byłoby idealne rozwiązanie, ale moim zdaniem ten lęk jest jakiś taki irracjonalny i nie ma żadnego przełożenia w praktyce. W sensie nie było osoby, na przykład, która się wyoutowała w Polsce, nie wiem, załóżmy aktora czy wokalisty, który po takim wyznaniu kompletnie straciłby, wiesz, wszystkie kontrakty, role, a wszystkim się wydaje, żeby tak było. Tylko nie mają w ogóle takiego przykładu. Wiesz, był coming out, nie wiem, Jacka Poniedziałka czy Michała Piruga. No i każdy z nich na pewno w jakiś sposób może powiedzieć, czy to się dla nich skończyło lepiej, czy gorzej. No ale też nie można powiedzieć, że to im kompletnie zamknęło wszystkie drogi. A rozmawiając z takimi osobami, które nawet może gdzieś czasami się zastanawiają nad tym, czy się wyoutować, no to mówią, że nie, no bo tak, tu rola w serialu poleci, tu polecą kontrakty reklamowe i to jest takie na poziomie, wiesz, jakieś, mam wrażenie, fantazji. Bo nie ma takiego przypadku, na którym mogliby to opierać i powiedzieć, słuchaj, no jak ja bym zrobił, to zobacz, Tomek też tak zrobił i widzisz, gdzie teraz jest. Jakby nie ma takiego przykładu. Myślałam się, że Ricky Martin w ogóle nie narzeka na brak kontraktów reklamowych. Ale on trochę czekał z coming outem. To prawda, ale no dobra, no to Elton John, no. No nie wiem, no ktokolwiek, tylko podałam rzeczywiście muzyków, którzy nie są zależni od nikogo, oni sami sobie, znaczy sami, no wtedy, kiedy chcą wydać płytę, to po prostu to robią, nie muszą się prosić reżysera, błagam, czy mogę zagrać heteryka albo w ogóle cokolwiek, żeby mieć na dom, tylko to jest zupełnie rzeczywiście inna sytuacja, natomiast pozyskiwanie dziewcząt, które wcześniej robiły elektorat, wiesz, wszystkim piosenkarzom, więc jakby absolutnie nie można było powiedzieć, że się jednak kocha w chłopcu. Już dawno minęło, no. Już dawno minęło. Tym bardziej, że znamy mnóstwo przykładów, gdzie jest mnóstwo mężczyzn, którzy ewidentnie są gejami, a mimo to laski wydubią mi oczy, jak powiem, ej, ale on jest gejem. Jesteś po prostu zazdrosna. Tak, bardzo. No widzisz, to jest taka kwestia, która myślę w Polsce jeszcze długo pozostanie nierozwiązana, dopóki ktoś nie wykona takiego, nie chcę powiedzieć pierwszego kroku, no bo powiedzmy, że właśnie ci wspomnieni Jacek. No dobrze, ale na przykład jakby te dziewczynki powiedziały, słuchaj, my się od ciebie nie odwrócimy. My nadal będziemy cię kochać, mimo tego, że jesteś gejem, zawsze będziemy pisać pod twoją steną, będziemy głosować na ciebie w różnych konkursach, będziemy kupować twoje płyty i tak dalej, i tak dalej. Tylko wtedy też trzeba iść krok dalej, prawda? Nie można nagrywać piosenek, o kochana, przytul mnie, coś tam, tylko już wtedy kochany, nie? No właśnie. I czy to trochę nie ogranicza? No ogranicza. Ale z drugiej strony, no nie wiem, no. No widzisz, trochę ogranicza, tak samo jak z aktorstwem, widzisz. Aktorzy, sama się zresztą dobrze o tym przekonałaś, kiedy zrobiłaś swój pierwszy film, że wiele osób nie chciało zobaczyć w tobie tej postaci, którą grałaś, tylko widziało po prostu cały czas Dodę. Więc analogicznie tak samo może być
z kimś, kto się przyzna, że jest gejem, że on potem będzie grał, wiesz, rolę jakiegoś po prostu heteryka, a ta osoba będzie siedziała przed telewizorem i mówi, no tak, ale on i tak woli, wiesz, k***a w mordzie, no i... No, no niby tak, albo po prostu te osoby stwierdziły, że to jest ich sprawa prywatna, nie będą się z tym afiszować, mają swoje życie, jak ktoś im cyknie zdjęcie, to im cyknie zdjęcie, ale tak, to po prostu w ogóle nie będą, tylko bardziej szanowali, gdyby powiedzieli, moja, to jest moja sprawa, nie chcę się na ten temat gadać, nie pytajcie mnie o to, niż moja żona Zofia, wiesz. No tak, no ale myślę, że tutaj w najbliższym czasie niewiele się zmieni. No dobra, no to teraz rozumiem, dlaczego moje przyznanie się do tego, że kochałam się w kobiecie, zrobiło taki armagedon 10 lat temu. Ale to powiedziałam na zasadzie, lubię pomidorówkę. Naprawdę nawet przez chwilę nie przyszło mi do głowy, że mogłabym skłamać, albo żebym mogła coś kręcić. Ale to pewnie tak czułam, że wiesz, to jest myślę kwestia wychowania przez rodziców. Jak sobie oglądam moje zdjęcia i jestem w takich wyciętych shortach i na takich koturnach pomarańczowych w wieku 12-13 lat i pamiętam moją reakcję mojej matki, która z kuchni mówi: Boże, jakie to masz piękne pośladki, takie umięśnione, takie kształtne, takie... Paweł, widziałeś? No, to wiesz, to od razu i człowiek wychodzi z tą werwą, z tą energią na tę ulicę, wiesz, w Ciechanowie i czuje, że po prostu cały świat jest jego, niż inaczej, niż jak matka powie, do pokoju won, ty ladacznico, jak ty się ubrałaś, wiesz. No to od razu zaczynasz sobie w głowie myśleć, aha, o dobra, krótkie spodenki, ladacznica, obca, dwa, no to co? No nie będę się tak ubierać, ja się nie będę jednak rozwijać kreatywności, jeżeli chodzi o moje ciuchy. Bo na pewno tylko i wyłącznie ciuchy będą świadczyć o tym, czy daję dupy na boku, czy nie. Właśnie, bo o tym nie wspomnieliśmy, o rodzicach. Jak twoi rodzice te twoje takie, wiesz, eksploracje pierwsze tutaj z kobietą odbierali? To też nie było tak bardzo jawnie, na zasadzie, że to jest moja narzeczona i tak dalej, i tak dalej. Bardziej sobie pozwoliłam na jakby rozwijanie się tej miłości w spokoju, w ciszy. Poza tym ja mieszkałam wtedy w Warszawie, więc to była zupełnie inna sytuacja. Mój tata totalnie na luzie, ale mój tata zawsze był na luzie. Nawet jak przyjechałam z pierwszych wakacji z pikniku country i moja matka po prostu z zapalniczką mi sprawdzała przy oczach, czy mi źrenica się reaguje na światło, czy nie. Teścik. A mój tata mówi, to pewnie Red Bulla wypiła. Do mnie, nie? Myślę, że to jest ważne, żeby rodzice byli przyjaciółmi. Bo wtedy mają jakby dwie opcje zawsze do wyboru. Mogą być i przyjaciółmi, i rodzicami. Jak się decydują, że będą tylko rodzicami, no to już zawsze nimi będą. I nie będą, co najmniej połowa informacji nie będzie do nich dochodzić, bo dziecko wystraszone przed tym, jak rodzic zareaguje, nie będą się dzielić z, wiesz, no, swoim życiem, jakby mogli się dzielić z przyjaciółmi. Więc to jest bardzo fajny, cwany zabieg, żeby rodzice chociażby udawali przyjaciół, bo wtedy będą zawsze mogli nawet pomóc w jakiejś historii, o której będąc tylko rodzicami nie mieliby zielonego pojęcia. Moja mama zawsze chciała, żebym miała super pięknego, ładnego narzeczonego, więc pamiętam, że kiedyś, jak moi rodzice mieli taką ogromną siłownię i ja już byłam na takim finiszu z moją dziewczyną po bardzo wielu latach, to mama mówi do mnie tak, wiesz, tam na siłowni jest taki piękny blondyn. Doroniu, jak tylko zobaczysz, że się od razu w nim zakochasz, naprawdę proszę cię, przyjdź, zobaczysz. Ja mówię, nie, nie chcę, no chodź, zobacz. Ja mówię, dobra. No i co, no stanęłam na recepcji, bo ja czasami pomagałam rodzicom, stawałam na recepcji, tam wiesz, mieszała mi zostare jakieś odżywki, prawda? No i tak patrzę na tego chłopaka, że taka, no nie, jednak nie w moim typie, za ładny. Ale obok niego stał taki ładny chłopiec. Taki wysoki, ciemny, brunet, to był mój pierwszy narzeczony, Damian. Taki zły chłopak, ewidentnie w moim guście. No i on przychodzi i mi mówi na tej recepcji, zrób mi zostara. Ja mówię, słucham, sam sobie zrób. Ja mówię, tak bez sensu, przecież ja stoję na recepcji. On, dobra, jaki masz numer telefonu? Ja mówię, excuse me, bitch, w ogóle ci nie podam tego telefonu. A on do mnie mówi, nie podasz mi, za miesiąc już będziemy razem. Ja mówię, ha, bezczelny! I odwracam się tam, mieszam tego zostara, boże, jaki fajny chłopiec. Zadziałało. Zadziałało, no. To fajnie, 2-3 lata byliśmy razem. Bardzo fajny związek, burzliwy, ale pozdrawiam go serdecznie. To teraz już tak trochę zmierzając ku końcowi, bo jestem bardzo ciekawy twojego zdania, biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałaś. Twoim zdaniem rola artystów właśnie w takim, nie chcę powiedzieć oswajaniu, ale w takiej pomocy, tak umownie to nazwijmy, właśnie mniejszościom, osobom wykluczonym. Czy to jest twoim zdaniem jakiś obowiązek już teraz, czy raczej to musi wypływać tylko i wyłącznie z chęci? No bo ty masz głos słyszalny przez miliony, tak zakładamy.
i mogłabyś ten głos oddać osobom, które tego głosu nie mają. Co zresztą robisz, więc jestem ciekawy, jak do tego podchodzisz z takiego, wiesz, czysto teoretycznego podejścia. Wiesz, no... Mogłoby być to obowiązkiem, natomiast jeżeli ktoś tego nie czuje i się z tym nie zgadza, jakby nie utożsamia się z tym, to też nie jestem za tym, żeby ktoś coś robił na siłę tylko po to, żeby, wiesz, zbierać kolejne głosy, no bo suma summarum i tak pewnie gdzieś tam w kuluarach mówię, w ogóle się z tym nie zgadzał, głupie pedały, ale wiesz, będę udawał, że ich lubię, bo wtedy będą kupować moje płyty. Więc też nie jestem za tym, żeby być takim hipokrytą, natomiast uważam, że jak najbardziej, jeżeli ktoś, tak jak ja, jest wychowany w takim środowisku, przyjaźni się z takimi ludźmi, z takimi, no po prostu z nimi wszystkimi i tak dalej, no świetnie spędza czas i jakby nie wrzuca ich w żadne szufladki bycia gorszym czy lepszym, to jak najbardziej powinien to robić, szczególnie, że ja jestem świadkiem okropnych sytuacji. Mój przyjaciel, który ma swojego chłopaka od jakiegoś czasu, który przylatuje do niego z innego kraju, na lotnisku po kilku tygodniach wspólnego spędzania chwil, no żeby się pożegnać na kolejne miesiące rozłąki, muszą udawać, że pocieszają się w jakiejś tam sytuacji, żeby nie było głupio, że są przytuleni, wiesz, to jest okropne, bo ja też miałam związki na odległość i wiem, jaki ten moment, kiedy osoba, którą kochasz, zaraz wejdzie do samolotu i nie zobaczysz przez parę miesięcy, jest straszny i wiesz, i chcesz po prostu spędzić z tą osobą, wiesz, przytulić się do niej i spędzić ten czas, a nie możesz, wiesz, zaraz się płaczę, a nie możesz i mój przyjaciel, który bardzo kocha swojego chłopaka, za każdym razem, wiesz, przytulony i widzi te, wiesz, wszystkie spojrzenia zażenowania, musi mówić, nie martw się, twoja mama na pewno z tego wyjdzie, wszystko będzie dobrze, wiesz, no ta operacja na pewno, i wiesz, po prostu na głos, żeby ludzie wiedzieli, że dwóch facetów się przytula, bo się pocieszają, a nie dlatego, bo się kochają. Tak, no to tu musimy na pewno już zakończyć, bo zaraz się rozkleisz, ale... Nie, już jest okej. Okej, dobra, tu myślałem, bo jeszcze chciałem się o jedną rzecz zapytać. Nie, ja się szybko regeneruję. Którą kiedyś słyszałem i zastanawiam się, czy to jest prawda, że ty każdego swojego nowego faceta, teraz już ostatniego... O, super, że o tym mówisz, no! Robisz mu taki test, tak. W sensie, że bierzesz go do swoich znajomych, gdzie właśnie są i geje, i jest Jaga, no który jest drag queen. Jest duży przekrój, jest duży przekrój. Jest kolorowo, i jakby testujesz ich, no nie wiem, to taką tolerancję można powiedzieć. I czy Emil miał ten test? Powiem ci, że mam kilka takich testów, ale właśnie ten test jest dla mnie bardzo ważny. Z trzech powodów. Dlatego, że my razem będziemy musieli spędzać bardzo dużo czasu. Ja nie będę, wiesz, oddzielać swoich przyjaciół od mojego chłopaka i z tobą pójdę do kina, ale wiesz co, jednak posiedź w domu, bo za 5 minut przychodzą moi znajomi, a ty jesteś na nie, więc w ogóle bez sensu, to jest kompletnie bez sensu. No, rozkleja nam się, rozchodzi nam się życie. Dwa, że to jest dla mnie taki super test na człowieczeństwo. Czy ktoś jest, ma poukładane normalnie w głowie, czy jest tolerancyjny, czy jest wrażliwy, czy jest empatyczny. No to jest bardzo ważne dla mnie. Tak samo jak czy ktoś, wiesz, poda rękę słabszej jednostce, no nie wiem, ma jakąś taką wrażliwość do osób pokrzywdzonych, to też jest dla mnie ważne, czy kocha zwierzęta i tak dalej. Ale wracając do meritum. Rzeczywiście to jest dla mnie bardzo istotne i robię taki test. Po prostu, i to nie jest tak, że idziemy sobie na pizzę, tylko zazwyczaj, wiesz, jest dużo wina, dużo alkoholu, bo to, wiesz, na początku każdy się, wiesz, kryguje. Tak, tak, ja też uważam, że geje to są tacy sami ludzie, po drugim winie. No, ale pamiętam taką historię, jak taki jeden pedałek po trzecim winie i już wychodzi cała prawda o człowieku. Miałam kiedyś narzeczonego, który właśnie po kilku winach do mojego przyjaciela i do naszej wspólnej przyjaciółki powiedział, że w sumie dlaczego oni się nie leczą? Mhm. Przecież to jakby od nich zależy, że już mogą się leczyć. I ja już się zakrztuszam tym winem, bo już mnie to denerwuje, bo ja mam od razu taki odruch lwicy. Za moich przyjaciół skoczę w ogień. Już bym chciała, mówisz, sprzedać siarczystego liścia. No ale widzę po moich znajomych, że oni już są przyzwyczajeni, więc tłumaczę mu, że nie, że to nie jest choroba, że tak jest od zawsze, że nie, że to jest na pewno choroba. I mówi do mojego kolegi, nigdy tego nie zapomnę, ale co ci szkodzi? Przecież dziewczyna też ma tyłek, tylko mniej owłosiony. No właściwie w ogóle. I ja mówię, no dobra, nie, no w ogóle nie wyjdzie, to jest bez sensu. Ja patrzę na tego mojego faceta, już po prostu opada mi wszystko, co mogłoby mi opaść. Jest dla mnie obrazem nędzy i rozpaczy, w ogóle, wiesz, ameby intelektualnej. No nie jestem w stanie już dalej prowadzić z nim związku, a już konwersacji tym bardziej. Płacimy rachunek, wychodzimy. Także to jest dla mnie taki dosyć ważny test. Emil, a jeżeli chodzi o Emila? Emil rozumiem, że go zdał. Bo ja nie wiem, chyba znał tą historię, ale ty ją opowiedz. Jak poznał twoich przyjaciół pierwszy raz.
na właśnie imprezie, chyba zupełnie spontanicznie. Jaka właśnie, to, ja nie pamiętam. Na koncercie Jagi. Ojej! Oh, yeah. O Boże, teraz mi się to przypomniało. Ale wiesz, no to nie była taka jakaś niesamowita sytuacja, żebym ja miała ją pamiętać, ale to bardzo mnie zszokowało, bo to był, znaczy jest biznesmen, właśnie chodzi co tydzień do kościoła, jest bardzo taki religijny, bardzo taki konserwatywny i byłam przekonana, tylko że my wtedy się przyjaźniliśmy i mieliśmy taki stosunek, ja miałam do niego taki stosunek stricte przyjacielski, ale też chciałam, żeby w naszej paczce się odnalazł. W ogóle nie brałam pod uwagę, że on kiedyś będzie moim narzeczonym albo co dopiero mężem. I ja mówię, to wpadaj w ogóle do glamu, ekstra będzie. Czego? Ja tak, będzie ciekawie, nie? Ja mówię, do glamu, wiesz, taka fajna restauracja połączona z czymś tam, trochę ci się lepi podłoga, ale jest ekstra. A on, dobra. No i rzeczywiście przyszedł, wiesz, w tym swoim garniturze, jak zawsze, mówię, Boże, pasujesz tu po prostu jak ulał. I aha, i wcześniej byliśmy z Jagą na jakiś tam obiad o kolacji, gdzie Jaga wyglądał, no, wiesz, jak każdy inny facet. I nagle mówi, Emil, cześć, i zaczyna go dźgać swoimi pośladkami w stringach. A Emil... O Jezu, nigdy po prostu tego nie zapomnę. Emil, no, że tam, że fajnie, po czym się, kto to był? Ja wiem, no Jaga, nie poznać. Jaga? Dobro, ma dupę. Ja wiem, no, mega odstająco, moim zdaniem sobie zrobił. Nie, to chyba ćwiczę, wiem, możliwe, zaraz będzie miał show. No i siedzieliśmy na tym show, Emil się świetnie bawił. Nie było to udawane, bo ja też jestem takim bacznym obserwatorem, nie? Czy on udaje przy mnie, czy on się popisuje, czy wiesz, o co mu chodzi, nie? Nie było to udawane, to jest dla niego bardzo takie... naturalne, mało tego, jak byliśmy ostatnio na urodzinach, jego urodzinach, i Jaga przyszedł w stroju i tam było jeszcze parę innych osób, między innymi mój kolega gej, który jak się upije, to zawsze mówi, że ma nieszczęście w miłości i jaki to musi być facet. No i był też bardzo sławny bokser, który jest totalnie przeciwny, przeciwnikiem, wiesz... Jest homofobem. Jest homofobem turbo. I wiesz, i siedzieli naprzeciwko siebie, no i tamten już widziałam, że aż się trzęsie, już był strasznie zdenerwowany, bawiło mnie to na maksa. No ale jak zwykle ten mój przyjaciel, który trochę się napił, wychodził na papierosa, a tamten już chciał w ogóle wyjść, bo już nie dzierżył tego środowiska. No i ten mój kolega mówi, dlaczego ja mam nieszczęście miłości do niego? Do niego! Do niego! Ja to trafił doskonale. Tak, on mówi, zostaw mnie, o widzisz, a moglibyśmy być tacy szczęśliwi, dom nad jeziorem, byś do mnie przyszedł, byśmy razem wypili wino. No, a on po prostu dostał takiego szału, tak jakby ktoś jakimś prądem go poraził. I jakoś tam brzydko się do niego odezwał. Wtedy Emil, obrońca, wiesz, wkroczył do akcji, że nie życzy sobie takich sytuacji na jego urodzinach, że to wszyscy są tacy sami i każdy musi się czuć tak samo fajnie i miło, bo to są jego urodziny i jakby on decyduje, jak coś, jak ci się nie podoba, no to wyjdź. I rzeczywiście opuścił to towarzystwo, więc spoko. Super. No i tutaj... Tym optymistycznym akcentem i piękną historią kończymy, ale jeszcze zanim zakończymy zupełnie, to chyba jakiś konkurs robimy, tak? Mały, czy nie? A, konkurs, tak. Tak. Więc, a jaki jest... Jakie jest pytanie? Pytanie? No właśnie, nie wiemy. Nie wymyśliłem nic w trakcie rozmowy. Dobra, może będą wiedzieć, bo kiedyś mówiłam w jakimś wywiadzie, gdzie oświadczyła mi się moja dziewczyna? No to może być bardzo ciężkie pytanie, ale... Ja kiedyś to mówiłam. Tak? Mogę powiedzieć trzy jakby podpowiedzi. To było w Warszawie. W otulinie drzew i niech będzie, że jest tam akcent kompozytora muzyki poważnej. Okej. Okay. Dobra. I nagrodą jest... Też do tamtej kamery pokaż. Nagrodą jest koszulka, jest to Gucci. Oczywiście możecie ją znaleźć w moim sklepiku Doda Shop Queen, czy tam Doda Queen Shop, nigdy nie pamiętam. Natomiast tutaj jest do wygrania, także zapraszam bardzo serdecznie. Tak, piszcie odpowiedzi w komentarzach, wylosujemy jeden z nich i do tej szczęśliwcy trafi ta nagroda. Tak, na dzisiaj to już byłoby na tyle. Bardzo ci dziękuję za przybycie, ale koścista noga. Tak, a długa? Długa i chuda. Długa i chuda. Tutaj też nie możemy nie wspomnieć o nowej premierze, jeśli chodzi o Dodę, czyli Pitbull, ostatni pies na DVD. Coś chcesz dodać? Tak. Piękna książeczka, piękne wydawnictwo i oczywiście zagrałam w nim, w tym filmie. Tak, by ktoś się pamiętał. O, tu ja jestem Mira. Zapraszamy do sklepów. Tak. A ja Was zapraszam do subskrybowania kanału, komentowania i... I pamiętajcie, moje nogi są długie. Chude i w ogóle. Do zobaczenia.